Zobaczcie, co się kryje za rogiem. W Polszy. Trzeba przyznać, że to jest terytorium Polszy. A dowód, że to jest w Polsce, bo tutaj są takie napisy. No i co my tutaj mamy? Mamy ciężarówkę z tablicami ukraińskimi, a na ciężarówce dwa pojazdy dla Zieleńskiego. O, widzicie? Dwa takie pojazdy. I szkoda, że armia rosyjska to zbombi, bo bardzo fajne naprawdę są te pojazdy. Sam bym takim jeździł chętnie i robił porządki. Drugi pojazd wygląda na identyczny. Tutaj kierowca sobie śpi. Sam ma flagę azowską. Tą banderowską ma flagę. I tyle wam powiem, że pojazdy są po prostu znakomite. Wojenne. O, tutaj lampki zakryte kratką, żeby ktoś nie zbił kamieniem. Takie lampki. Zobaczcie, co to za jakość jest wykonania. Wojskowe rzeczy to są po prostu perfekcyjne. Może nie komfortowe, ale one dużo zniosą. Zobaczcie, na jakich linach to jest porobione. Że tutaj, tu słoń może nadepnąć. Zobaczcie, i to się nie złamie. Do środka nie wejdź, ja nie wejdę, ale kamerę podniosę i zobaczymy później, co jest w środku. Nie widać za dużo. Nie widać. Później zrobię zdjęcie. Zrobię drugi film, jak teraz włączę, bo nie mogę włączyć błysku. Później włączę błysk i zrobimy zdjęcie w środku. Fajne pojazdy. Jeszcze z lewej strony zrobię zdjęcie. Z lewej strony. O, tutaj jest więcej widać, bo tutaj jest światło Boże. Piękne samochody. No ale niedługo będą już zniszczone przez sojuszników naszych, przez Sowietów.